Jest dużo filmów w sieci na temat uprawy pomidorów, ale na pewno zawsze trzeba obrywać wilki. Więc dzisiaj specjalnie dla mojego brata i bratowej krótki film, jak ja to robię. To nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle. No ja te wilki obrywam, a które to są wilki, to jak ktoś nie ma doświadczenia, no to najlepiej zobaczyć na obrazku. Mam nadzieję, że to będzie widać na kamerze. To wszystko to są wilki. Zobaczcie, to jest do oberwania. I wtedy te pomidorki będą lepsze. To są wilki. I to trzeba obrywać. I na razie jeszcze tych dolnych gałązek nie obrywamy, bo to za wcześnie, niech sobie te pomidorki jeszcze tutaj rosną. Kolejny egzemplarz, zobaczcie, to są wilki do oberwania. Trochę się zaniedbały te pomidorki, ale tu miejsca w szklarni nie było, więc to jest do oberwania. Tu na razie tyle, bo to są pomidorki szczepione i je trzeba prowadzić na minimum dwa pędy, więc ja jeszcze tej góry aż tak nie obrywam, ale tutaj zobaczcie, nie wiem, czy to będzie widać. To jest do oberwania. To jest do oberwania. No i mi się kładzie, bo trzeba je podwiązać. Złamał. Lepiej, żeby się nie złamał. Więc trzeba go podwiązać. Na razie jeszcze takie tylko prowizoryczne podwiązanie. Troszkę później puszczę to na sznurkach z góry. Więc co my tu mamy? To jest wilk. To jest wilk. A widzicie, tutaj już mamy taki przypadek nieoberwany. Wilk idzie w dwa pędy. Gdyby to były zwykłe pomidory, to bym tutaj to oberwał. Natomiast, ponieważ to są te pomidory szczepione, to dlatego zostawię i to będą te dwa pędy właśnie. A tutaj widzicie, bez problemu odróżnimy wilka od takiego kwiatostanu. I kwiatostanów oczywiście nie obrywamy, ale tutaj mamy z tyłu kolejnego wilka. I przechodzimy dalej. Nie mam jak tego filmować jedną ręką, więc wybaczcie. O, może tu coś zobaczymy. Nie wiem, co widać. Ale to jest wilk. To jest wilk. To jest wilk. O, tutaj. I tutaj. To do oberwania. To już nie są pomidory szklarniowe. To są odmiana sąsiad. I tutaj też te wilki mamy. Tu jest... Tu jest, jeśli chodzi tutaj, to tak, tu jest, tu jest, tu jest i tu jest, o. O. Udało się, teraz idziemy dalej. Im wcześniej oberwiemy, to tym lepiej, bo ten wigor nie idzie w te odrosty, w te wilki, tylko idzie w cały pomidorek. O, i widzicie, o, i już są prawie że gotowe. Zobaczcie, o, tutaj jak gęsto. O, to jest do oberwania zdecydowanie.
I tutaj, co my tu mamy? O, zobaczcie, tu jaki wielki. Nie wiem, czy będzie widać. O. Do widzenia panu. I tutaj. Do widzenia. Tutaj. Do widzenia. O, jeszcze tu na dole. I ostatni nam został. Gęsto, gęsto. Zobaczcie, jakie wielgaśne. O. I tym sposobem na razie wilki oberwane.